jesień, bo my widać i słychać i czuć. A tutaj jak widać zaś ktoś wyciepał jakieś lampy, jakieś części z auta. No tutaj są niedaleko warsztaty samochodowe, więc być może któryś z nich, jeżeli to jest ten, do którego ja jeżdżę, to chłopiec straci reputację momentalnie, ale nie o tym dzisiaj. Słuchajcie, ja jadę z roboty dzisiaj, tak, na moim kole, czyli rowerze. Generalnie rzecz biorąc, ciepło dzisiaj jest, bardzo fajnie, tylko że troszkę wieje. Mają być większe wiatry, ale ma być ciepło. Tu są te moje ostrężnice, jak widać już wszystko przejrzało. Ja zbierałem je tutaj. Znaczy, że zbierałem, no. Jodłem wszystko, bo po co będę zbierać, nie? Ja wszystko już przejrzałem, już po owocach nie ma śladu, a nie zdążyłem wszystkiego wyzbierać. To tylko hamulec. Dzisiaj jest bardzo ładny dzień. I tak normalnie to pojechałbym na jako dłuższą rajza i byłoby to wręcz wskazane, ale niestety na godzinę 17 muszę jechać do doktora. Słuchajcie, roztomili mam założonego holtera na sobie i byłem z tym w robocie, społek z tym, bo to jest takie badanie, które trwa 24 godziny, słuchajcie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Znaczy się, nie będę się sablikał, bo by to o pornografię już chodziło w tym momencie, ale pokażę to prawdopodobnie na jakiejś ilustracji. Generalnie rzecz biorąc, ma się przyczepione takie elektrody w różnych miejscach na ciele, w sensie na tułowiu, nie? I one mają za zadanie przekazywać sygnał do takiego urządzenia, jak pracuje nasze serce. Tak, jeżdżasz już kawałek dalej, taką widokowo droga tu jest. Pędala mi szczylo. Miałem też przygoda z przednią oponą na rajdzie. Teraz, że założył taką starszą oponę. Kiedy co prawda już tutaj była, ale co się okazało, kupiłem nowo i niestety felerno się okazała, dlatego ją zwracam. Rzeka Jasienica. Troszkę jest deformowana ta okna, ale jakoś damy radę. Nie wiem, czy było słychać, ale tak jak powiedział, mam założonego holtera, mam takie elektrody na moim ciele i pobierany jest po prostu w ten sposób całodobowy sygnał, który rejestruje, jak bije moje serce, czyli herc po śląsku. Jest to ważne między innymi, żeby wykluczyć jakiś tam rodzaj powikłań po COVID. To niestety roba pół roku temu przeszedł COVID, co nie było zbyt fajną informacją do wszystkich, którzy mnie znają, a także do widzów tego kanału, bowiem musiałeś praktycznie na 2 miesiące taki wielki rajzy całkowicie zawiesić. A przez miesiąc nie jeździłem w ogóle. Cały kwiecień praktycznie wypadł z kalendarza rowerowego, bo raz, że 3 tygodnie byłem
zamknięty w chałupie. No i po prostu nie mogłem nigdzie wyłazić, a dwa, byłem w piorunowacie słaby. Ja już o tym gadałem w filmie z 3 maja 2021 roku, czyli w tym filmie, który po prostu był pierwszy zaraz po tym COVID-zie. Po tym przytrafiła się mi właśnie też sytuacja taką szpitalną. Na SOR pojechałem i tam właśnie podejrzewali zawał serca. Ale tak jak powiedziałem, o tym już było gadane. Co do tego holtera, no to jest to takie działanie profilaktyczne, nie? Trochę ciulato mi się z tym chodzi, bo jest obklejony tymi kablami, takimi przystawkami. Ja, 7 tych elektrod jest. Z tyłu mam takie urządzenie, co to wszystko szczytuje, nie? Także jeszcze 3 godziny i u doktora muszę to ściepać, bo minie 24, nie? Czyli cała doba. Od wczoraj, od 5 wieczór do dzisiaj, do 5 wieczór. Także no, jak przeszliście COVID-a, to nie zwlekajcie, nie kierujcie się tym, co go do NFZ, żeście są zdrowi i wszystko super, bo NFZ to tylko ludzi potrafi wyłącznie do trumny posyłać. W tym przypadku zaszczepić nie wiadomo czym, a potem się dziwię, że jest dużo śmiertelnych. No ale to już jest polityka, w to nie wchodzimy. Fajny dzień, ciepły. Szkoda, że muszę jechać do tego doktora ściepać te kable, elektrody, bo by czekaj pojechał. No to już ulica Kopaniny w Bronowie. Tak, z takiego frezu asfaltowego, jak i koło mnie jest, ale może zniknąć, bo mógł być asfalt. Dajcie Panie Boże, że to był, bo dużo obiecanego, a roboty zero. Generalnie rzecz biorąc, tutaj była afera, jeśli chodzi o podciepywanie hasio, czyli śmieci. Złapali tych dziadów. Okazało się, że to jacyś ludzie z Bielska. Także dało się? Dało. Nie zapłacą dziady za to, co robią, bo ja nie pochwalą śmiecynio w takim terenie otwartym. W ogóle nie pochwalą śmiecynio. Chociaż czasem narzekają, że ją muszę w izbie, no ale... No ale kto nie może? Ale to jak się musi w izbie, to nie znaczy, że się ma robić syf na polu. Ja, genau, tak to wygląda. Taki oto słuchawki mam przyczepione. O. I to wszystko idzie kablami. Troszkę tutaj pokorza. Ja, takie są kable. No właśnie, to jest to urządzenie, taki wielkości, jak powiedział, portfela. O. Tu jest kabel i idzie to do tych słuchawek. Teraz chcę powiedzieć, wejdźcie się. Ja, jako piękna jesień tutaj mamy w naszym lesie. No, jadę już godzinę z roboty, ale nie śpicho się mi, w sensie takim, że jest niedaleko chałupy. Złoto, jesień się zaczyna. Liścio jest, ale tu dajcie pozór, o, pięknie to wygląda. No może tutaj to jedno zasłanie, ale tam dalej już jest tak złoto, można powiedzieć. Fajnie, fajnie. Las Ligocki w Zabrzegu, czyli Puszcza Ligocko. A to wszystko wiemy dzięki książkom pana Zdzisława Nowrotka. Tak, można też to wszystko przeczytać w internecie. On to też publikuje za darmo. Warto skorzystać i dowiedzieć się, że to jest Puszcza Ligocko, a nie żaden las zabrzeski. Przez wiele lat żyłem w błędzie.
dzięki tym książkom właśnie udało się mi to zweryfikować. Pamiętajcie, że książki zawsze są lepsze od internetu, od elektroniki, od komputerów, od telefonów, od ślinczyny przed nimi. Lepiej już książka czytać, aniżeli ślinczeć przed elektroniką. No i oczywiście zrobić też rajza i słuchać też radia. Radia Bielsko na przykład. Ja znam jednego dziennikarza z Radia Bielsko, Łukasz Luszczak. Poznaliśmy się na imprezie. Także fajnie. Przy okazji pozdrawiamy właśnie Radio Bielsko. Swoją drogą tutaj jest Wiślano, trasa rowerowa. Tutaj. Czarno leci. Pędali mi szczylo, nie wiem czemu. O, smaru, mało szmyry. U nas smar to szmyra. No, może już słupki zaczniemy. Końcem października. Jest plan na ten weekend już, ale chyba jeszcze nie. To jeszcze trochę krzoków jest. Jak to tu je teraz pyknie. Las. Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. Tak, no to witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać. Dzisiaj jest 18 listopada 2021 roku. Ja jadę z nocki, z roboty. Jest już jasno, jak widać. Ale słuchajcie, nawiązanie jeszcze do badania Holter EKG, jakie żeś miał robione. Generalnie rzecz biorąc, nie wypadło to ani dobrze, ani też tragicznie, ale mogłoby być lepiej. Sytuacja jest taka, że w jednym momencie, tam o 4 rano, wybadali mi dość szybkie bicie serca. W związku z tym no jest to trochę powód do niepewności. I lekarz zalecił mi niestety tabletki. Jedna tabletka dziennie. Na razie, a jeżeli sprawy się nie zmienią, no to być może nawet i do końca życia. No tak to czasami bywa. Podstawowo sprawa jest taka, czy to wpłynęło na rower. Otóż nie. Całe szczęście nie. Nie mają nic przeciwko temu, żeby dalej jeździł na rajzy. Jedynie co, no to przy tych tabletkach mogę się gorzej czuć. Jeżeli coś takiego nastąpi, to oczywiście tabletki odstawiamy. Za radą lekarza oczywiście. Tak to jest powiedziane. Więc no nie ma źle, nie ma też dobrze. Tak nijak jest. Trzeba słuchać niestety doktora, bo i on ma doktor i dowadził się z nim nie będę. Także no niestety Roba do tej pory unikał doktorów jak ognia i no są tego skutki.
COVID wszystko zmienił, ale mam nadzieję, że na lepsze. A więc no, optymizm jest. Rajzy mogą się odbywać. Tyle, że no, muszę na siebie dać pozór, bo nigdy nic nie wiadomo. Ale nie ma co też wsiąść paniki. Dobra, ja jestem w Brunowie. Tak. Dzisiaj taka trochę niepewna pogoda, bo popadywało, jak widać, druga jest mokro. No ale cóż, to jest już 18 listopada, ja jeszcze jeżdżę na kole do roboty, ale no niestety nieuchronnie zbliża się ten moment, kiedy będę musiał te rajzy mocno ograniczyć, ze względu na to, że jest już zima na horyzoncie. Nie wiem, czy odbędzie się rajza teraz na granicy polsko-austriackiej, z racji tego, że mu teraz dość mocno popadać. A tam jest sprawa taka, że te rajzy odbywają się no w terenie, nie? W czymś takim jak tu. Nie jeździ się po asfaltach, nie jeździ się po jakichś chodnikach, tylko po takim terenie. I to jest problem. Oj! Oj! Nie wiem, czyście to widzieli. Rozjechany lis. Dobra, no to przekazałem to, co miałem przekazać. Badajcie się, uważajcie na siebie i nie dajcie się zwariować. I trzymcie się, jeździcie na rowerze, na kule, na nartach, łaźcie po górach, cokolwiek róbcie, ruszajcie się z chałupy i do zaś.